Siemanko, mordeczki, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Moje Gospodarstwo Przyszłości w Farming Simulator 2017. Ja jestem oczywiście Jamski on Games i dzisiaj sobie pewnie spytacie, co dzisiaj będziemy robić? Pewnie stoję przed 30 i coś będziemy pewnie robić 30, nie? Właśnie, co ty będziesz rolnik dzisiaj robił? No wiadomo, że dzisiaj 30 sobie pojedziemy, a teraz po co pojedziemy, to pewnie już zdążycie się dowiedzieć z tytułu odcinka, ale pierwsze zanim pojedziemy, to sobie sprawdzimy wszystko, czy w tym ciągniku wszystko gra. Dobra, tu wszystko gra, tu wszystko gra. Dobra. Czy mogę sobie zamknąć klapę? Dobra, tutaj nie to, tak, tu. Sprawdzimy, czy jest w ogóle dużo, czy jest w ogóle jeszcze coś w chłodnicy. A, jest, dobra, zobaczymy, co jeszcze jest tam paliwa. A, tu się nie dostanę. Tak, łatwo. Dobra, to już otwieramy. Sprawdzamy, czy coś jest. A, dobra, jest. To jest paliwa. To możemy. Jest paliwo. Jest bimba. Dobra, zamykamy. W ogóle poza wam pokażę jedną rzecz, bo odkryłem. I dzisiaj sobie jeszcze zobaczę. Bo mnie ciekawi jedna rzecz, a jak nie, to muszę sobie jakąś z desek albo coś zbić, ale to wam powiem, bo mnie coś tylko interesuje po prostu. Taka jedna kategoria tutaj jest maszyn i w ogóle pojazdów. 19 to lepiej zrobione, bo wszystko jest podzielone, to szukać i szukać. Tak. Dobra, to za duże jest. Okej, dobra, nieważne. W każdym razie my dzisiaj lecimy sobie. Przywiozłem w ogóle, patrzcie, bo sobie wam pokażę. Przywiozłem sobie ociepki. Oczywiście mi tutaj spadły parę razy po drodze. I tutaj na gospodarstwie spadły. I nie chciałem, żeby mi zmokły, no nie? Żeby nie zmokły, po prostu, no to wróciłem je tam do świnią, bo będę kupował prawdopodobnie świnie. Jedną na razie, jedną świnkę. Będziemy się nią opiekować. Czekajcie, pokażę wam coś ciekawego, bo naprawdę odkryłem coś naprawdę niebywałego. Widzicie, patrzcie, ścielenie ręczne, czyli możecie po prostu wkładacie belkę i macie zaścielone, naprawdę fajna sprawa, naprawdę mi się podoba. Jest to tak fajnie realne, że już będzie realnie, że to nie może być. Dobra, my palimy światełka w 30 i w ogóle pewnie spytacie, co dzisiaj w ogóle będziemy robić. Właśnie zadzwonię do takiego sąsiada, takiego gościa, bo sprzedaje... on sprzedaje tę talerzówkę. Dzisiaj będziemy właśnie talerzować 30, a zanim będzie talerzować, to muszę zadzwonić. Więc już dzwonię. No halo, dzień dobry. Ja sprawię tej talerzówki, co pan sprzedaje. No, jestem byłbym zainteresowany. Nawet może bym kupił przy okazji. Jak już by tam, bo właśnie do pana teraz właśnie się wybieram, obejrzeć i może kupię. Dobra, no to będę tam za jakieś 2-3 minuty. Dobra, dziękuję, do widzenia. Dobra, już właśnie zadzwoniłem, więc pędzimy prędko. A też właśnie patrzeć, czy coś nie jedzie. Dobra, jedziemy. Jedziemy, 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 bo dzisiaj może jakieś zakupy zrobimy. Żebym tutaj sobie tego zjazdu nie przejechał. Chyba tutaj, bo on tam tłumaczył ostatnio, że to jest od tyłu mam wjechać, bo jak widzicie, tam może stoi ciągnik z obornikiem, a ja muszę teraz się jakoś dobrać tam, więc powiedział, że od tyłu gospodarstwa mam przyjechać. I powiedział, że gdzieś tutaj z tyłu gospodarstwa powinna być już talerzóweczka. Dobra, ja sobie pozwolę tutaj już. O, jest tutaj talerzówka, dobra. Ja może na razie tylko wycofię tutaj. Zgaszę ciągnik. Światełka też. Dobra, ja sobie wysiądę. I dobra, i lecimy. Dobra, lecimy. O, może czekajcie, zgaszę światełka, żeby mnie nie... akumulator nie to. Dobra, ja sobie wsiądę szybciutko. Dobra, lecimy do tego pana i zaraz wszystko umówimy.
Dobra, jestem. Dobra, transakcja dokonana. Już wszystko jest zrobione. Już mu przelewam pieniążki na konto. Taka talerzóweczka, no to już mam wszystko porobione, więc opłacone. Talerzóweczkę odpowiednio wcześniej zapłaciłem. Teraz mu właśnie wszystko przelałem pieniążki na konto. Przelewem i jest wszystko już naprawdę uregulowane, więc możemy maszynę brać, bo już jest naszą własnością. No fajna talerzóweczka, kurde no. Zakup przedni. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem dzisiejszego zakupu. Dobra, to lecimy sobie testować. Przede wszystkim dzisiaj będziemy to właśnie testować, jak to będzie się sprawowało na naszych ziemiach. Dobra, jest dźwignięte. Dobra, światełka i lecimy. Transakcja jest przednio zrobiona, naprawdę mówię wam. Nie ma to tamto. Ło! Dobra, czekajcie teraz tak. Nic tu nie jedzie, nic tu nie... O, tutaj z tych krzaków, tutaj kurde piruński wyjazd, powiem wam. Nic tu nie widać. O, właśnie, tutaj ciągnik stoi. Powiedział, że się załadował ten obornik, będzie ci się wywoził. A my sobie stależujemy po naszej właśnie słomie wczorajszej, te pozostałości słomy, bo tak by przystałoby na dobrą praktykę rolniczą. Dobra, naciśniemy 30, skręcimy sobie światełka, posunę światła. Dobra, i lecimy sobie stależować. Ponieważ nie będziemy orki robić, tylko właśnie to szybko przytależujemy. I po raz pierwszy coś 30 się udało coś zrobić. Dobra, światło robocze będzie niepotrzebne na chwilę obecną. Dobra, ciśniemy. No, nawet 30 daje radę. O, kurde, ale... Ale błotko dzisiaj. Tutaj dalej nie wyschło. Tu po wczorajszym. Ostatnim czasem właśnie dużo padało, kurde, jest takie błoto. Ale belki jakoś nawet nie ucierpiały na tym. Się wcofię. Balegansko. No bo ja to ciska ozro z tym zapierdziela. Tak się, tego się nie spodziewałem. Więc dobrze, że nie musiałem po raz pierwszy, nie musiałem odpinać zetora od przyczepy i mogę sobie to robić 30. W końcu mogę 30 wykorzystać do jakiejś pracy polowej. Ło, panie, ale no nie. Właśnie specjalnie taką talerzóweczkę uchwyciłem. Taką ofertę z mniejszym metrażem. Ponieważ, no jak wiecie, no 30 to jednak nie jest... Możemy przeceniać też siły 30. Już wam powiem, bo na internecie jeszcze gdzieś było ogłoszenie. Jest, 3 met jest to 3 metrowa, dobra. Jest to 3 metrowa. Talerzóweczka naprawdę fajna, robi robotę, jak widzicie. Ale przekopujemy to błoto też przy okazji, żeby obeschło. Nie ma, no bo to idzie. Nie ma co, prima sol. Dziękuję wam za miły odzew pod odcinkach. O, czekajcie, dociągnę tutaj. O właśnie, no kurde. To nie było uprawione. Dobra, dziękuję wam za miły odzew pod odcinkami. Naprawdę jestem bardzo z was zadowolony, że tak przyjęliście z powrotem nowo miło u mnie gaming. No czekajcie, tu sobie podzielę. Ładnie to idzie.
Oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, subika, dzwoneczek plus komentarz miły dla zachęty, żeby powstał kolejny odcinek. Na razie te dwie serie cisnę, może jeszcze przy okazji coś, jak mówię, jak się nauczę coś troszeczkę z tym napędem zrobić, to może jeszcze powróci, pewnie jeszcze powróci Farming Simulator 19. A pole nie należy do mnie, ale należy do mnie, okej. Panie, to jest dzierżawa, wszystko należy do mnie. Ten kawałek. Sami znaczy farming, bo tak działa, że trzeba przejechać w drugą stronę i działa. No właśnie. I już należy do mnie. Dobrze. Na razie sobie ten kawałek uprawimy. Widzieliśmy to pole na miarę. Na pół. Zawracamy. A nie mówię wam, 30 nieźle tutaj pyrka sobie na tym polu. Nawet w tym błocie sobie radzi jakoś. Jest naprawdę akcja PS, sztos. Gdzie to jakoś naprawdę. Dość nieźle. Nie ma co narzekać. Wow, 30 kurde jak porwała z kopyta. No i w jakoniku biało. Dobra, co tu wycofię? Dobra. I mam odcinka 12, to tak prawie się powinniśmy wyrobić z tym talerzowaniem. I tak do 20 minut, dzisiaj będzie 20 minut, bo wczoraj był taki wyjątek, znaczy dzisiaj w sumie wyszedł. Wczoraj nagrywałem, a dzisiaj w sumie wyszedł odcinek dzisiejszy. Z zbierania, z prasowania, zbierania słomy. Gdzie właśnie sobie talerzujemy dzierżawę. Naprawdę mi się podoba to nagrywanie teraz, bo wracam do korzeni tych swoich właśnie ciekawych opowieści, dziwnej treści, jak to się mówi. A jest naprawdę fajnie, mi się podoba, bo Farming 17 ma jeszcze dużo fajnych modów i może fajnie podziałać, bo w 19 jeszcze nie ma aż takich modów. Ale nie ukrywam, sobie pograł 19, ale na razie muszę sobie w końcu ten napęd wymienić. Bo pieniążki są, to można sobie podziałać teraz ze sprzętem. Na jesień by się przydało w końcu. Jak w rolnictwie się przez zimę reperuje, bo jest więcej czasu maszyny, to tak samo się powinno po wakacyjnych nagrywkach troszeczkę reparieren, troszeczkę maszynę. Naprawdę nie ukrywam, już wymięka niekiedy. Choć jakoś tam daje radę sobie powolutku, stabilnie, ale do przodu to się nie ma źle. Dobra, tutaj sobie lecimy. Potem możemy jeszcze najwyżej, nie, tutaj zobaczymy, czy będziemy orać to, czy nie. Bo tam też jest fest, było to. Ale jak w następnym odcinku będziemy, albo na live, a nie, jeszcze nie, ale może w następnym odcinku. W odcinku zrobimy sobie rozładowywanie słomy. I jej układanie, ale postaram się wgrać mod szybkiego biegu i żeby po prostu jakoś miało to fajnie powolutku, ale stabilnie szło. Spróbuję przed odcinkiem troszeczkę ogarnąć, czy to w ogóle pójdzie jakoś,
A jak nie, to uznam, że sobie na live jednak to zrobię. Na live będę miał więcej czasu i mniejsza presja czasu będzie. Bo mówię tak, 30 minut to jest max, jaką mogę poświęcić na nagrywanie zbierania i rozładunku słomy. Bo jak wiecie, to jest najdłuższa akcja. Ale jakbyście chcieli, to mogę nagrać dla was 40 minut, ale to będzie nudne 40 minut, będzie 40 minut tylko typowego rozładowania słomy. A jakieś to trzeba zrobić, bo jak przyjdą deszcze, no to będzie trochę Lipton, jak z mokrym słoma. Czyli muszę wycofać. Dobra, czekajcie. O, dobra. Nie, naprawdę fajnie wszystko kryje, wszystko naprawdę fajnie robi robotę. Jest tak w miarę głębiej trochę jadę, bo jak widzicie, ta słoma troszkę była, jednak to jest słoma, nie sieczka. To trzeba to dobrze przykopać troszeczkę, ponieważ to jest na tym polu tak zwana bezorkowa. Znaczy tak nie oram, tylko taką podorywkę robię talerzóweczką. I dlatego właśnie troszkę muszę powiedzieć wam szczerze, że muszę tutaj troszeczkę jakby się głębiej uprawić. Bo jednak to tylko, to nie jest orka, jednak jest tylko drona talerzowa. Jednak prawda, trzeba to troszkę głębiej przykopać. Myślę, że tutaj pójdzie jakiś rzepak albo coś po bronie talerzowej. Czy jeszcze zobaczy? Jeszcze ten obczaczek poprawię. Jest wszystko dokładnie ładnie uprawione. Dobra, ładnie. Chociaż przejadę tą talerzówką i zobaczymy, jak to wygląda sytuacja w ogóle z ziemią na tym polu. Sobie tak ładnie na tą stronę przejadę. Tutaj przynajmniej jest blisko do bramy w ogóle. Vis-a-vis brama. Tak jest, tak troszkę bardziej bliżej tego. Miecki. Dobra, ruszamy. O kurde. Będzie ciężka sprawa, będzie mokra orka w tym roku. O kurde. A nawet może i nie. Tak od biedy, tam bardziej są te grajdołki. O, może jakoś ujdzie. A nawet się nawet nie pozapychały talerze, to jest kurde plus, i nawet się nie upaćkało zbytnio. Dobra, mam 17 minut, prawie 20. Fajnie to pójdzie, fajnie, naprawdę, muszę przyznać. Gdyby fajnie było tak 30 poorać, ale... Dobra, to sobie tak... Podstawię tutaj gdzieś 30 z tym naszym sprzęciorem, nowym nabytkiem. Czy sobie go pooglądamy, pokomentujemy. Czy się opłaca, czy się nie opłaca kupować. Moim zdaniem jest to dobry zakup, 3-metrowa, więcej nie trzeba. Idealnie pod 30 daje radę, gdzieś się śmiga jak rakieta. Nic się nie zapycha, naprawdę. Jedynie co, to się tylko się brudzi, jak to maszyna. Nic tylko robić w polu. Naprawdę, muszę jeszcze zobaczyć w ogóle tak oględziny. Tutaj jak przejechałem sobie kawałek, jeszcze może to co zrobiła tak w miarę. Jechałem na taką samą głębokość jak tam. A no kurde, no nie. Jest to zrobione, kurde, porządnie, naprawdę. Nie, nie ma co, ale tak to by tu trzeba będzie zorać, bo jednak, bo te górki to wszystko trzeba będzie poorać wszystko, bo to wiadomo kiedy to było orane przez dziadka. Te pole. Dobra, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiaj te 20 minut jednak dzisiaj lepsze niż te 30 nudnego ładowania. Ale tak w ogóle wam dziękuję serdecznie za uwagę. I trzymajcie się, mordeczki, do następnego odcinka. Cześć, piona!